Prosiliście, żebym powiedział, jak wyglądało przygotowanie do eventu na Zoomie, gdzie połączyliście się ze 124 różnych urządzeń. No tak, bo chodziło o moją pięćdziesiątkę, o imprezę rodzinową, gdzie właśnie ze 124 różnych smartfonów, laptopów połączyli się moi przyjaciele, rodzina, bliscy, żeby spędzić ze sobą niektórzy godzinę, dwie, trzy godziny. Otóż, jak mówiłem, użyliśmy platformy Zoom. Na wszelki wypadek wykupiłem pakiet rozszerzony, czyli taki, który rozszerza powyżej 100 osób liczbę uczestników, czyli do 500. To kosztowało chyba około 50 euro, czy to jest potrzebne, żeby to kupić jednorazowo, potem oczywiście tego nie będę potrzebował i taką dużą grupę uczestników rozbiliśmy na pokoje, Znaczy, mieliśmy siedem pokoi, no w moim przypadku na przykład była grupa osób anglojęzycznych, więc był pokój anglojęzyczny, był pokój z najbliższymi krewnymi, rodzice, ciocie, wujkowie, kuzyni i tak dalej, byli znajomi ze starej pracy, byli trenerzy i tak dalej i tak dalej, czyli podzieliliśmy uczestników na siedem grup kiedyś 7 pokoi. W każdym pokoju był moderator, czyli poprosiłem kogoś z przyjaciół albo z rodziny, żeby był moderatorem, żeby się opiekował tymi osobami, które były w tych pokojach, a ja z kolei przebywałem głównie w tej przestrzeni głównej, czyli każdy uczestnik mógł w dowolnym momencie wyjść z pokoju, do tej przestrzeni otwartej, do ogrodu można by powiedzieć, w tym ogrodzie mógł ze mną porozmawiać i wrócić sobie do swojego pokoju, w którym działał. Także było to zrobione moim zdaniem bardzo prostymi środkami. Oczywiście sam bym tego nie zrobił, to się udało dzięki temu właśnie, że miałem tych moderatorów do wsparcia. Myślę, że impreza była udana. A mówię o tym dlatego, że ktoś już mówił o tym. Powiedz, dlatego, że prawdopodobnie są kolejne osoby, które lada chwila mają urodziny i szukają sposobu, żeby to zrobić. Spróbujcie zrobić to z zoomem. Zróbcie to znowu, tak jak zrobiłem. Zadziałało całkiem dobrze.